Witam Państwa serdecznie na meczu 13. kolejki spotkania Mistrzostwa 4. Ligi Kujawsko-Pomorskiej pomiędzy Startem Radziejów i Startem Warlubie. Goście zespół Startu w Warlubie wystąpi się w następującym składzie. Z numerem pierwszym Mateusz Wiśniewski. Z numerem 8 Damian Grajewski. Z numerem 7 Maciej Koczur. Z numerem 14 Patryk Klimek. Z numerem 5 Michał Chrobociński. Z numerem 19 Jakub Dreszler. Z numerem 9 Marcin Klamczyński. Z numerem 6 Dawid Górski. Z numerem 11 Michał Zaremski. Z dwójką Jarosław Kopiński i z 16 Michał Pokora. W rezerwie pozostają z numerem 4 Patryk Wójtowicz, z numerem 17 Przemysław Hebernej, z numerem 20 Jacek Kalinowski, z trójką Łukasz Budziński, z 10 Sebastian Grajewski, z 13 Adam Rejse. Trenerem zespołu jest Mariusz Ralak. Gospodarze drużyna MKS Startu Radziejów wystąpi w następującym składzie. Z numerem 82 Łukasz Radaszewski. Z numerem 8 Patryk Baranowski. Witamy Państwa na żywo z Radziejowa. Mecz czwartej ligi Start Radziejów kontra Start Warlubie. Mecz dwóch imienników z Radziejowa i z Warlubia. W tym momencie obydwie jedenastki pojawiły się na placu gry. Widzimy zawodników z Radziejowa, zawodnicy z Radziejowa. Na czerwono. Mecz poprowadzi trójka sędziów goszczy. Sędzią głównym jest Dawid Błażejczyk. Asystują mu na liniach Bartosz. W dniu dzisiejszym na oczywiście żółto-niebiesko. No i szybciutko przedstawię Państwu więc składy. Rozpocznijmy oczywiście od gości, zawodników Startu w Warlubie. W bramce z jedynką Mateusz Wiśniewski, 8 Damian Grajewski, 7 Maciej Koczur, 5 Michał Chrobociński, 10 Patryk Klimek, 19 Jakub Dreszter, 9 Marcin Klamczyński, 3 Jarosław Kopiński, 2 Jarosław Kopiński, 11 Michał Zaremski, 6 Dawid Górski i 16 Michał Pokora. Trenerem oczywiście Mariusz Gralak. No i Start Radziejów w bramce z numerem 82 Łukasz Radszewski, numer 8 Patryk Baranowski, 3 Marek Ignasiak, 13 Piotr Bolewicz, 5 Emil Marciniak, z numerem 11 Bartłomiej Roszak, 10 Radosław Malinowski, 4 Michał Świątkowski, 16 Jakub Lewandowski, 7 Maciej Lewandowski, no i z 9 Adam Matusiak. Trenerem drużyny Startu Radziejów jest brat zawodnika Startu w Warlubie, Michała Zaremskiego, pan Dariusz Zaremski. Przed momentem rozpoczęło się to spotkanie, rozpoczęli je zawodnicy Startu w Warlubie. Start spokojnie konstruuje te swoje akcje, na pewno dzisiaj powoli nie będzie nigdzie się śpieszyło piłkarzom Startu w Warlubie. Pamiętamy, jak skończyło się dla nich to spotkanie przed tygodniem z Unią Solec Kujawski, kiedy to próbowali naciskać zawodnicy z Warlubia na bramki, strzelała drużyna z Solca, no i tamten mecz zakończony porażką aż 4-2. Dreszler, Chrobociński. Spokojnie Chrobociński, pierwsza piłka do przodu, Michał Pokora. Pokora wycofuje się do tyłu, dobrze był tam naciskany przez Roszaka. Koczur, kolejny mecz Maćka Koczura z konieczności na środku defensywy.
pod nieobecność Jacka Kalinowskiego. Jacek Kalinowski dzisiaj drugi mecz na ławce rezerwowych. Tymczasem Michał Zaremski, no ale już przy nim szybciutko było dwóch zawodników startu Radziejów. No i mamy pierwszy strzał na bramkę. Próbował Dawid Górski. Jednak za lekko, no i obok bramki Radziszewskiego. No zobaczymy, jak ten Dariusz Zaremski, co wymyślił na Michała Zaremskiego. Pamiętamy wszystkie poprzednie spotkania, kiedy to Zaremski był podwajany, czasem potrojany. No widać, że jest to zawodnik znany trenerom w województwie kujawsko-pomorskim. No bogata kariera tego zawodnika w naszym województwie. Gra w Polonii Bydgoszcz, gra w Olimpii Grudziądz. Awans z Olimpią Grudziądz najpierw do trzeciej, potem do drugiej ligi. No już wejście do pierwszej ligi nie pomógł Michał Zaremski. Od półtorej roku występuje on w drużynie startu Warlubia. Koczur, Chrobociński. No i po raz kolejny chyba nie wyciągnęli wniosków środkowi defensorzy z Warlubia. Kolejny raz wymieniają się piłką na wysokości klatki piersiowej rywali tak naprawdę. No i pamiętamy, jak zakończyło się dla nich to w tym poprzednim spotkaniu, kiedy no to stracili dwie bramki właśnie po rażących błędach w defensywie. Tymczasem przejmuje piłkę Damian Grejski, Zaremski do Damiana Grejskiego. Grejski, prawa strona boiska, dośrodkowanie, dobrze zablokowane przez jednego z piłkarzy startu Radziejów. Szansa na pierwszą akcję ekipy gospodarzy. Malinowski, lewa strona boiska, no i dobre wejście. Dobry powrót tak naprawdę Jakuba Deschlera. Już rozpoczęli od autu zawodnicy gospodarzy. Długa piłka do przodu. Posyłał ją Roszak, no ale tam spokojnie Wiśniewski. Dzisiaj nie ma drugiego bramkarza bez Patryka Łęgowskiego. Przyjechali na ten mecz goście, a więc no w razie urazu jakiegokolwiek Łęgowskiego, no to będzie miał problem na pewno Mariusz Gralak. Tymczasem okazja dla zawodników z Radziejowa, piłka w polu karnym, okazja, broni Wiśniewski. Próbował tam Adam Matusiak. No i Wiśniewski. No może mieć teraz dużo pretensji do swoich kolegów z linii defensywnej, że przede wszystkim tak łatwo dali sobie wymienić tą piłkę w polu karnym. Damian Grejski. Koczur. Chrobociński. Chrobociński w kierunku Kopińskiego. Kopiński faulowany przez Marka Ignasiaka, kapitana ekipy startu Radziejów. Rozpocznie od rzutu wolnego Patryk Klimek. Deschler. Był tam naciskany Deschler przez Matusiaka, faulowany, już rozpoczęli piłkarze z Warlubia. Dawid Górski, Damian Grejski miał trochę swobody z prawej strony boiska. Damian Grejski wrzuca tą piłkę w pole karne. Pokora! Dobrze przedłużył tą piłkę głową Michał Zaremski, ale jeszcze wcześniej na spalony Michał Pokora. A więc nawet gdyby to wpadło do siatki, no to ta bramka Michała Pokory nie zostałaby uznana przez arbitra głównego dzisiejszego spotkania. Tymczasem rozpoczyna od własnej bramki Radziszewski. Aut dla startu Warlubie, no już Klimek. Klamczyński. Ponownie Klimek, wycofanie futbolówki do tyłu. Chrobociński. Koczur.
Klamczyński, Deszler. Klamczyński z Deszlerem tworzą tą parę defensywnych pomocników. W poprzednim spotkaniu Klamczyński był tym zawodnikiem troszkę bardziej wysuniętym z przodu. Wtedy na pozycji defensywnego pomocnika bardziej włączał się to Łukasz Budziński. Łukasz Budziński dzisiaj na ławce rezerwowych tylko i wyłącznie. W jego miejsce Jarosław Kopiński. Tymczasem Chrobociński do Klimka. No i aut dla startu Radziejów. Odskoczyła trochę ta piłka Klimkowi. Już rozpoczęli zawodnicy z Radziejowa. Chrobociński dobrze przejął tą piłkę. Dawid Górski. Klamczyński. No i teraz troszkę uspokoić grę na Klamczyński. Niedokładnie, chociaż przepuścił tą piłkę jeden z zawodników Radziejowa. Pokora, prawa strona boiska. Nie wyszła jeszcze ta futbolówka. Damian Grejski, dośrodkowanie w pole karne. Zaremski! Jeszcze okazja, gol! Jarosław Kopiński, 1-0, 8 minuta spotkania. Jarosław Kopiński wyprowadza drużynę startu w Warlubie na jednobramkowe prowadzenie, ależ najpierw wszystko rozpoczęło się od tego błędu. Już spoglądam, któż tam popełnił ten fatalny błąd, to chyba Patryk Baranowski. Z lewej strony boiska przepuścił piłkę, tam był z prawej strony Michał Pokora. Pokora oddał tą piłkę Damianowi Gejskiemu. Gejski wyłożył futbolówkę idealnie na głowę Michała Zaremskiego. I mimo kapitalnej interwencji Radziszewskiego, no, był tam na posterunku Jarosław Kopiński. No i Kopiński zdobywa swoją pierwszą bramkę w tym sezonie dla startu Warlubia, więc po 8 minutach gry drużyna z Warlubia jak na razie prowadzi 1-0. Chrobociński w kierunku Klimka, jest tam jeszcze Kopiński, zdąży do tej piłki Kopiński, no troszkę zabrakło Jarkowi Kopińskiemu. Rozpocznie od własnej bramki, z własnej piątki Łukasz Radziszewski. Długa piłka Radziszewskiego. Był tam Klamczyński, przejmuje start w Warlubie. Klamczyński, odskoczyła mu teraz futbolówka, ale walczy jeszcze Dawid Górski. Jest Klimek, lewa strona boiska, Patryk Klimek. No i spokojnie Klimek wycofuje futbolówkę do Koczura. Maciej Koczur jest jednym z tych zawodników, którzy pomogli, no, w nieznacznym stopniu Olimpii Grudziądz awansować do pierwszej ligi. Jednak, no, już w pierwszoligowym składzie nie znalazł dla niego miejsca Marcin Kaczmarek. Klimek nie zdąży do tej piłki dobrze. Radziszewski. Przepraszam, oczywiście w bramce Łukasz Radaszewski. Faulował jeden z piłkarzy startu Radziejów. Rozpoczyna od rzutu wolnego start w Warlubie. Zaremski. On ustawił sobie tą futbolówkę. Dreszler. Zaremski. Do Koczura. No dosyć ryzykowne było to podanie. Dreszler. Klamczyński. Do Dreszlera, dobrze przebija się tam Dreszler, blisko błędu ponownie Baranowski. Jednak teraz jego interwencja już zdecydowanie lepsza. Klamczyński, Zaremski. No i momentalnie przy Zaremskim dwójka zawodników startu Radziejów. A więc widać, że zdecydowanie wie dużo o swoim bracie Dariusz Zaremski, trener startu Radziejów. Matusiak. Świątkowski. Spokojnie teraz piłkarze z Radziejowa. Maciej Lewandowski czeka na piłkę. Matusiak. No i dobry powrót Damiana Gejskiego. Przeciął to podanie w pole karne, tam było już dwóch zawodników startu Radziejów. To mogło się, no, źle skończyć dla
piłkarzy z Warlubia. Za dużo swobody w polu karnym zostawiają gospodarzom podopieczni Mariusza Gralaka. Chrobociński, Koczur, oni teraz wymieniają się podaniami. Podłączył się do tej akcji również Damian, przepraszam, był to oczywiście Jakub Dreszler. Koczur. Okazja, Michał Pokora, ma trochę swobody Michał Pokora. Pokora wypuścił sobie tą futbolówkę. Jeszcze walczą tam piłkarze startu w Warlubie. Oni mimo... Ale to może za chwilę piłka na prawą stronę. Zaremski nie zdąży do tej piłki. Dobrze. Patryk Baranowski. Jakub Lewandowski. Mamy aut dla startu Radziejów. Rozpoczęła się gra. Damian Gajewski do przodu, Michał Pokora, no ale ponownie zabrakło trochę wzrostu. Klimek faulowany, Patryk Klimek przez Bartłomieja Roszaka. No i rzut wolny dla startu w Warlubie. Około 35 metrów do bramki. Bramkarza gospodarzy. Zobaczymy. Dawid Górski obok lewego słupka. Musiał tam interweniować Łukasz Radaszewski. Piłka obok lewego słupka. Jego bramki. On rozpoczyna teraz ponownie z własnej piątki. Klamczyński walczył tam głową. Nic z tego nie wyszło. Okazja dla drużyny z Radziejowa, no i zdecydował się na strzał Jakub Lewandowski, no ale ten strzał prosto bramkę Wiśleńskiego, dosyć słaby z dalekiej odległości. No i jak na razie ciągle bez bramek dla startu Radziejów, mimo że mieli swoje okazje gospodarze w tych pierwszych 15 minutach gry. Jak na razie tylko udało się strzelić Jarkowi Kopińskiemu. Przypomnijmy, w 8 minucie dobijał on strzał Michała Zaremskiego. Koczur naciskany przez Lewandowskiego. Chrobociński. Pokora, Dawid Górski. Zaremski, prawa strona boiska. Pędzi tam za nim Baranowski. Zaremski, Zaremski. Będzie okazja do dośrodkowania. Kopiński. No i wygarnął mu tą piłkę z przed nóg kapitan ekipy startu Radziejów, Marek Ignasiak. Mamy rzut rożny, pierwszy rzut rożny w dzisiejszym spotkaniu dla startu w Warlubie. Zaremski. Lewa noga, więc piłka dochodząca do bramki. No i dobrze, Radaszewski. No i jeszcze próbował Damian Gajewski, nic z tego nie wyszło. Od bramki Radaszewski.
Malinowski. Przejmuje piłkę Dawid Górski. Dawid Górski nagle szybciutko stracił dobrze Emil Marciniak. Piękne podanie Matusiaka do Lewandowskiego. Jaka decyzja sędziego? Nic nie było. No, zastanawiałem się, czy tam za wcześnie nie złapał tej piłki. Jeszcze Mateusz Wiśniewski. Teraz trochę fragment ostrzejszej gry. Koczur. Koczur, długa piłka na Zaremskiego i Kopińskiego niedokładnie. Baranowski. Ponownie Koczur, ponownie długa piłka do przodu. Kopiński szukał tam głową Michała Zaremskiego, nic z tego jednak nie wyszło. Jest Klamczyński, Klamczyński! No i dobra interwencja Łukasza Radaszewskiego. Radaszewski, daleki wykop w kierunku Matusiaka. Lewandowski walczy o tą piłkę. Maciej Lewandowski, jest jeszcze Jakub Lewandowski, on teraz naciska do Damiana Gajewskiego. Mamy aut dla startu w Arlubie. Rozpoczęli zawodnicy z Warlubiana, ale po raz kolejny na siłę do przodu, niedokładnie. Teraz Deszle uspokoił trochę grę, wycofał futbolówkę w kierunku Chrobocińskiego. Ponownie Dreszler. No i już szybciutko Dreszler. Długa piłka do przodu. Szuka tam Michała Pokory. Jakub Dreszler. To już chyba drugie albo trzecie podanie takie w kierunku Pokory w tych pierwszych 15 minutach. Przepraszam, 18. Teraz jest za okazja Zaremski. No i broni Radaszewski. Jeszcze walczy Michał Zaremski. Jest tam Jarosław Kopiński do pomocy. Na gości strzelał Zaremski i broni Łukasz Radaszewski. No ale Radaszewski, no dzisiaj jak na razie dwie bardzo dobre interwencje. Pierwsza, no na raty starał się uchronić swój zespół przed stratą bramki, wtedy mu się to nie udało, kiedy dobijał Kopiński z najbliższej odległości, no ale wybronił drugi strzał w bardzo dobrym stylu Radaszewski Michała Zaremskiego. Pierwszy strzał oczywiście głową, no i teraz po tej akcji prawą stroną boiska. Maciej Lewandowski, niedokładnie do Świątkowskiego. Klamczyński, jest Pokora z lewej strony boiska, jest w środku Klimek. Pokora zdecydował się na uderzenie leciutkie, no ale dobrze zablokował to Emil Marciniak. Będziemy mieli rzut rożny z lewego narożnika boiska. Dobra interwencja Emila Marciniaka i kolejny rzut rożny na gości. No i już szybciutko zmierza do tego narożnika Dawid Górski. Prawa noga, więc piłka dochodząca do bramki. Dawid Górski próbował tam zaskoczyć Radaszewskiego. Będziemy mieli jeszcze jeden rzut rożny. No i tymczasem już z drugiej strony boiska ustawia futbolówkę Michał Zaremski, lewa noga, więc także piłka dochodząca do bramki. On strzelił kiedyś bramkę z rzutu rożnego w meczu trzeciej ligi z ekipą z Czarnego Lasu. Teraz inne wykonanie tego stałego fragmentu gry. Zaremski, Damian Grajewski. Pokora jeszcze jest z drugiej strony. Jakub Dreszler. Dreszler ręką zablokował tam tą wrzutkę Michał Świątkowski, no i sędzia dobrze wrócił do tej sytuacji. Będziemy mieli rzut wolny dla startu w Arlubie. A więc kolejna okazja do... Mamy jednak rzut rożny. Dawid Górski broni na raty Radaszewski. Teraz troszkę więcej pracy ma Radaszewski. Matusiak, dobrze zabrał mu tą piłkę Jakub Dreszler. Koczur. Chrobociński.
to ma być ta alternatywa Mariusza Gralaka, jeżeli coś w tym meczu stałoby się Mateuszowi Wiśniewskiemu. Damian Grejski dzisiaj po dwóch spotkaniach przerwy wraca do osiemnastki meczowej. Sebastian Grejski, on nie grał w spotkaniu najpierw wyjazdowym w Lubaniu z LTP Lubanie, no i później w spotkaniu z Unią Solec Kujawski, tymczasem faulowany Kopiński, Pokora, już rozpoczął dobrze Michał Zaremski, Michał Pokora, prawa strona boiska, Pokora, dośrodkowanie w pole karne, będziemy mieli rzut rożny. Zmierzał Maciej Lewandowski w kierunku swojej ławki rezerwowych, ale tylko po to, aby posłuchać tam uwag od trenera Zaremskiego. Zaremski. On ustawi sobie tą piłkę w prawym narożniku. No i ponownie lewa noga. Zaremski, dośrodkowanie. No i dużo nie brakowało, a padłaby tam bramka samobójcza. Uderzał tą piłkę zawodnik z numerem 16, Jakub Lewandowski. Kolejny rzut rożny w wykonaniu Michała Zaremskiego. Zaremski, teraz inna wrzutka, dobrze piąskował Radaszewski, jeszcze próbował Dawid Górski, no i dobra decyzja na pewno Dawida Górskiego, ale gdzieś myślę około metra nad poprzeczką golkipera, bramki golkipera, gospodarzy. Jeszcze 20 minut do końca pierwszej połowy tego spotkania. 25 minuta. Start w Warlubie prowadzi od 8 minuty z drużyną Startu Radziejów. 1-0 po bramce Jarosława Kopińskiego. Tymczasem Damian Grajewski. Niedokładnie. Przejmuje piłkę Michał Świątkowski. Malinowski. Malinowski. Nie ma faulu, leży na murawie Klimek. Kopiński. Klimek. Robociński. Do przodu niedokładna, Emil Marciniak, dobrze walczył tam Kopiński, Zaremski jest w polu karnym, już Michał Zaremski szukał tam po raz kolejny Michała Pokory, no ale po raz kolejny niedokładnie zawodnicy Startu Warlubie w tym. Brakuje tego decydującego, finalnego podania w pole karne. Po raz kolejny nie doczekał się piłki Pokora, teraz faulowany Damian Grejski. Deszler, Zaremski. Wycofanie piłki do tyłu, Koczur.
Dawid Górski. Dzisiaj brak Darka Wójcika w składzie startu w Warlubie. No Darek Wójcik, jak się dowiedzieliśmy przed meczem, jest chory. No i nie mógł w dniu dzisiejszym pojawić się na placu gry. Klimek otrzymał tam cios w twarz, Patryk Klimek, od Adama Matusiaka. Na trybunach widzę państwa Zaremski, więc rodziców Michała i Dariusza, więc no ciekawe, za kogo dzisiaj bardziej kciuki trzymają państwo Zaremscy, czy za Michała, który w dniu dzisiejszym miał już dwie okazje do zdobycia bramki, czy też za swojego drugiego syna Dariusza, który na ławce startu Radziejów. Tymczasem rozpocznie na od rzutu wolnego Damian Gierski, Koczur. Chrobociński. Ponownie Maciek Koczur. Niedokładnie do Klamczyńskiego. Zdążyć za tą piłką Adam Matusiak. Mamy aut dla startu w Warlubie. Klimek. Klimek niedokładnie do Dawida Górskiego. Jeszcze walczył Klamczyński. Zaremski. Pokora. Nie zabrał się z tą piłką Michał Pokora, ale jeszcze dobrze walczył. No i bliski przejęcia Michał Zaremski. Jednak na aut wybija Patryk Baranowski. Mamy jeszcze jeden aut. Dla startu w Warlubie. No i ponownie Damian Gierski. Koczur. Chrobociński. Ręką zagrał tą piłkę Bartłomiej Roszak. Rzut wolny ze środkowej linii boiska dla startu w Warlubie. Dreszler. Rozglądał się teraz Dreszler. Znalazł z prawej strony wchodzącego do tej akcji ofensywnej Damiana Gierskiego. No ale troszkę za mocno Damian Gierski. No i wybija tą piłkę daleko. Za bramkę. Michał Świątkowski. Będziemy mieli rzut rożny dla startu w Warlubie. Kolejny rzut rożny z lewej strony boiska. No już widzimy zmierzającego tam, no nie widzimy na ekranach, w tym momencie widzimy tam właśnie z tej lewej strony Dawida Górskiego. Górski, dośrodkowanie za mocne. No i Baranowski. Baranowski do przodu. Maciej Lewandowski nie przejął tej piłki. Mamy aut dla startu Radziejów. Matusiak. Dobrze Dreszler. Koczur. Klamczyński do Dawida Górskiego. Dawid Górski, długa piłka do przodu. Walczy Michał Pokora. Jeszcze Dawid Górski próbował tam wbić tą piłkę na tak zwaną aferę. Tymczasem jest okazja. Maciej Lewandowski, no ale dobre wyjście z bramki Mateusza Wiśniewskiego. Wybija tą piłkę na auty Marek Ignasiak. Od autu Klimek.
Pokora. Chrobociński. Deschler. Koczur. Klamczyński. Klamczyński na prawą stronę. Damian Grejski. Dreszler jest już w polu karnym. Jakub Dreszler. Damian Grajewski, no ale bardzo, bardzo źle, chociaż z drugiej strony Patryk Klimek. Klamczyński. Klamczyński, on zdecydował się na uderzenie. Nie ma dobitki Jarosława Kopińskiego. Ale jeszcze Klamczyński na spalony Michał Pokora. Niecałych 13 minut do końca pierwszej połowy spotkania pomiędzy startem Radziejów a startem Warlubie. Ciągle drużyna z Warlubia prowadzi 1-0. Deszcze. Kopiński. Straci tą piłkę. Zawodnicy z Warlubia. To jest niedokładne przyjęcie Bartłomieja Roszaka. Zaremski nie zdąży do tej piłki, Michał Zaremski. No, te akcje piłkarzy z Warlubia są na pewno już coraz śmieszne, coraz bardziej zagrażają tej bramki strzeżonej przez Łukasza Radaszewskiego oczywiście. No ale te kontrataki i błędy w obronie, które popełniają zawodnicy z Warlubia, mogą się zemścić na pewno na drużynie Mariusza Gralaka. Tymczasem Świątkowski. Jest Bartłomiej Roszak na lewą stronę boiska. Matusiak, on zdecydował się na strzał, zablokowany ten strzał przez Maćka Koczura. Klimek. Niedokładnie do pokoju, ale jeszcze przy piłce Klimek, Dreszler, Klamczyński. Z Dreszler do Michała Zaremskiego. Czy zdąży Michał Zaremski? Zdążył. Zaremski! No i kapitalna interwencja Radaszewskiego. No już trzecia po akcji Michała Zaremskiego. No i jak widać... Trener startu Radziejów no nie wymyślił tutaj jak na razie nic specjalnego na swojego brata, który biega dzisiaj w żółto-niebieskiej koszulce. Ma dużo swobody z prawej strony Michał Zaremski. Jak na razie nie radzi sobie z nim Patryk Baranowski. Koczur. Robociński. Klamczyński do Kopińskiego. Kopiński, nie ma faulu. Radosław Malinowski. Okazja dla zawodników z Radziejowa, no i zatrzymał tą piłkę ręką Lewandowski. Myślał, że będzie tam faul, sędzia jednak podyktował zagranie piłki ręką. No i teraz faulował Malinowski, no i to będzie pierwsza żółta kartka w dzisiejszym spotkaniu. Ukarany Radosław Malinowski za ten faul na Michale Chrobocińskim.
Klamczyński. Leży na murawie Klamczyński. Deszler. Prawa strona boiska, Jakub Deszler, on teraz szedł na tą prawą stronę boiska. No i faulowany Jakub Deszler. Jeszcze tam jakaś przepychanka z Emilem Marciniakiem. No i Zajemski, on będzie wrzucał tą piłkę w pole karne. Radaszewski już ustawił trzyosobowy mur. Michał Zajemski, lewa noga. Zajemski, nie ma bramki. Próbował tam zaskoczyć Radaszewskiego. Był tam jeszcze z tyłu Marcin Klamczyński. No i mamy rzut rożny dla drużyny startu w Warlubie. Dawid Górski. Górski, płaskobita piłka. Jeszcze zdąży do tej piłki Dawid Górski. Rozciągnięcie na prawą stronę. Tam jest Damian Grajewski. Ale stracił tą piłkę Damian Grajewski. No ale jest już tutaj z tyłu wracający Dawid Górski w kierunku Wiśniewskiego. Chrobociński. Kocur spokojnie do Deszlera, ten do Chrobocińskiego. Klimek. Górski. Ponownie Chrobociński. Kocur teraz posłał tą piłkę w kierunku Kopińskiego. Przejmuje drużyna z Radziejowa, no ale dobre wejście tam Jakuba Deszlera. Dawid Górski, Klamczyński do Damiana Grajewskiego. No i stracili tą piłkę zawodnicy z Warlubia. Malinowski do przodu niedokładnie. Klamczyński. Damian Grajewski. Zagranie piłki ręką Damiana Grajewskiego. Jeszcze 5 minut pozostało do zakończenia. Tej. Pierwszej połowy spotkania. Czasem przyjmuje drużyna z Radziejowa, no i faulował Chrobociński. No i może się cieszyć Chrobociński, że za ten faul na Roszaku nie otrzymał żółtej kartki. Mamy rzut wolny. Ustawia sobie futbolówkę Maciej Lewandowski. Czteroosobowy mur Mateusza Wiśniewskiego. No nie, jednak trzyosobowy. Klamczyński odszedł tam od muru. Czasem strzały, no i pewna interwencja Mateusza Wiśniewskiego. Zajemski. Prawa strona boiska, Michał Zajemski. Do Kopińskiego. No i co teraz zrobił Jarosław Kopiński? Nie poszedł tam
za tą piłką dobrze złapał futbolówkę Łukasz Jaraszewski. Świątkowski. Jest Chrobociński. Pokora do Zaremskiego, niedokładnie. Teraz Klamczyński. Klimek. Opanował tą piłkę w boisku Patryk Klimek. Jeszcze walczy Klimek. Nie ma faulu. Leżał na murawie jeden z piłkarzy Startu Radziejów. Sędzia pokazał, gramy dalej. Tymczasem piłka do Pokory. Nic z tego nie wyszło, ale jeszcze jest Maciej Koczur, który tam nagle pojawił się z przodu, no ale już wraca oczywiście do linii defensywnej Maciej Koczur. Maciej Lewandowski, faulowany przez Chrobocińskiego. No i żółta kartka dla Michała Chrobocińskiego za ten faul w 44 minucie. Żółtą kartką ukarany numerem 5 Michał Chrobociński. Ale żółta kartka na pewno zasłużenie dla Chrobocińskiego. Za chwilę dowiemy się, ile doliczył arbiter do tych pierwszych regulaminowych 45. Jeszcze 75 sekund pozostało do zakończenia regulaminowego czasu gry. Tymczasem dośrodkowanie w pole karne, no i pewna interwencja Mateusza Wiśniewskiego. Wiśniewski do przodu, tam był tylko Patryk Baranowski. Damian Gerski wybija futbolówkę Koczur. Kopiński, okazja dla startu w Arlubie. Jarosław Kopiński. Kopiński nie, dokładnie do Pokory. Łapie futbolówkę Radaszewski. Czekamy na sygnalizację arbitra. Jeszcze 30 sekund do zakończenia regulaminowych 45 minut gry. Przypomnijmy, od 8 minuty to drużyna z Warlubia prowadzi 1-0 po bramce Jarosława Kopińskiego. Matusiak. Dobrze główką Koczur. No i koniec pierwszej połowy, a więc nic nie doliczył arbiter do pierwszych 45 minut. No i start w Arlubie prowadzi po pierwszej połowie z startem Radziejów w Radziejowie 1-0, bramka Jarosława Kopińskiego. Zapraszam na drugą połowę spotkania.